Czym jest prędkość światła? Prędkość to nic innego niż przebyta droga podzielona przez czas podróży. Jednak od czasu Galileusza wiadomo było, że aby poprawnie zmierzyć prędkość danego obiektu, potrzeba jakiegoś zewnętrznego punktu odniesienia. Dla samochodu takim punktem może być pani policjantka. Wiemy, że gdyby policjantka poruszała się w chwili pomiaru, postrzegałaby mijające ją auto jako wolniejsze lub w ogóle nie dostrzegałaby jego ruchu. Światło jednak zachowuje się inaczej niż cokolwiek innego. Wyobraźmy sobie, że zamiast samochodu wzdłuż drogi porusza się foton. Względem policjantki, drzew lub znaków drogowych, kwant światła osiąga prędkość niemal 300 tysięcy km na sekundę. To prędkość wystarczająca do 7-krotnego okrążenia Ziemi lub pokonania odległości między Ziemią a Księżycem w ciągu sekundy. Zamontujmy teraz do naszego auta napęd pozwalający osiągnąć mu nieprawdopodobną prędkość, dajmy na to 100 tysięcy km na sekundę. Jak wygląda jego pomiar? Okazuje się, że fotony nadal biegną z prędkością 300 tysięcy km na sekundę. Oto zasada. Bez względu na to, czy będziemy gonić światło, czy też biec w przeciwnym kierunku, zawsze otrzymamy ten sam wynik. Dla każdego obserwatora w kosmosie światło będzie pędzić zawsze z tą samą prędkością, przez co trzeba ją traktować jako fundamentalną stałą fizyczną. Z efektem tym możemy się spotkać m.in. w przypadku obserwacji układów gwiazd podwójnych. Jedno źródło światła się od nas oddala, drugie przybliża. Mimo to prędkość światła wyemitowanego z obu gwiazd jest dokładnie taka sama. Z takiego wyniku cieszyła się szczególnie jedna osoba. Einstein postawił śmiałą tezę, że jeżeli pomiar prędkości światła zawsze daje ten sam wynik, to najwyraźniej zmienna jest cała otoczka, czas i przestrzeń. Im szybciej przyspieszymy nasz pojazd, tym wolniej dla niego będzie płynął czas. To twierdzenie legło u podstaw szczególnej teorii względności, ale to materiał na inną opowieść. Szwajcar zauważył też, że prawa fizyki zabraniają przekraczania prędkości światła. Dotyczy to również występujących w przyrodzie oddziaływań. Foton, który kojarzymy głównie ze światłem, jest przecież przekaźnikiem elektromagnetyzmu. Jeżeli światło potrzebuje około 8 minut na dotarcie ze Słońca do Ziemi, to tym bardziej czasu tego potrzebuje na przykład grawitacja. Tym samym w naturze nie występują oddziaływania natychmiastowe. Stało się również jasne, że rozpędzenie jakiegokolwiek ciała posiadającego masę do prędkości światła jest kategorycznie niemożliwe. Im bardziej będziemy chcieli przyspieszyć obiekt, tym większą siłę będziemy musieli przyłożyć. Chcąc nadać naszemu samochodowi prędkość światła, musielibyśmy dysponować nieskończoną ilością energii.